na południe od Wiednia. Tutaj, w samym środku przemysłowego regionu Austrii, eksperci od budowy zakładów z VTA skrupulatnie realizują kompletną oczyszczalnię ścieków, dostosowaną do specyfikacji klienta. My w VTA zrealizowaliśmy kompletną budowę rur, zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami firmy Wurfering. Obecnie jesteśmy zajęci budową wszystkich wewnętrznych rur, okablowaniem zbiorników, rurociągami zbiorników, instalacją wszystkich pomp i wszystkim innym. Oczywiście byliśmy tutaj przez 3 tygodnie na początku. Zakończyliśmy pracę na zewnątrz, aby firma Wurfering mogła kontynuować działalność. Teraz jesteśmy tu ponownie od 3 tygodni i wdrażamy wszystko. Ciężarówki i zbiorniki kolejowe, które wcześniej były wypełnione różnymi cieczami, chemikaliami lub surowcami, są tutaj czyszczone na miejscu. Jednakże cenne ścieki muszą być przetwarzane na miejscu. Firma oferuje myjnię samochodową lub myjnię dla ciężarówek i pociągów towarowych. W rezultacie różne minerały, oleje i inne substancje są oddzielane i naturalnie muszą być ponownie przetworzone. I właśnie po to tu jesteśmy. Planowanie i organizacja na placu budowy są podzielone do najdrobniejszych szczegółów. Cały obiekt w Schwechat zawiera wiele know-how od specjalistów do skład budowy zakładów VTA. Zaczyna się to od systemu sterowania lub stacji dozującej. Całe rurociągi pochodzą od VTA, podobnie jak zbiorniki i pompy, które kupujemy, ponieważ nie możemy ich sami wyprodukować. Fundamenty, rurociągi, okablowanie elektryczne, pneumatyka, węże, całe płyty zaworowe, płyty dozujące, wszystkie IBC, wszystkie chemikalia i różne komponenty również pochodzą od nas. Zespół montażowy jest zawsze wysoce zmotywowany i kompetentny pod każdym względem. Dla mnie najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że żadna budowa nie jest taka sama. To nie zawsze jest standardowy produkt, zawsze robisz to samo, ale zawsze jest to zróżnicowane. Musisz dużo myśleć samodzielnie, więc naprawdę jesteś wyzwany. Jak to zrobić? Jak zrobić to w najlepszy sposób? Oczywiście w porozumieniu z klientem, z innymi firmami, które zawsze są obecne i wszystkim. I powiedziałbym, że samo wyzwanie jest zabawne. Florian Fellner docenia różnorodność i w pełni zintegrowaną współpracę przy projektach. Obecnie w zespole jest nas 4. Dobrze się dogadujemy. Każdy wie, co ma robić. Każdy ma swoją odpowiedzialność. I pomagamy sobie nawzajem. Jeśli jest coś, zawsze możesz zapytać innych. Kontakty firmowe, kierownicy projektów i tak dalej są zawsze dostępni telefonicznie. Dla nas dostosowana do potrzeb budowa zakładów przez VTA to rzeczywiście technologia środowiskowa na najwyższym poziomie.